Your Lordship, Bishop Dąbrowski. Wasz ukochany biskup Dąbrowski. My brother, fellow priests. Moi kochani współbracia. And you, my dear brothers and sisters in the Lord Jesus. I wy, bracia i siostry oraz w Panie, w Jezusie Chrystusie. This book, which is the lectionary of the Mass, ta książka, która jest tutaj lekcjonarzem mszalnym, is a great gift of the Holy Spirit to the Catholic Church. Jest wielkim darem Ducha Świętego dla Kościoła katolickiego. Because in this book, God's word is broken in a very systematic and beautiful way. Ponieważ w tej księdze Słowo Boże jest przedstawiane w odpowiedni, taki systematyczny, podzielony sposób. So you don't have to think what passage I must choose for today. Dlatego nie trzeba się zastanawiać, który fragment Pisma Świętego trzeba akurat na dzisiaj wybrać. And then I realized that today's gospel, i zrozumiałem, że dzisiejsza Ewangelia, which began yesterday, która zaczęła się tak naprawdę wczoraj, continues today, ma swój ciąg dalszy dzisiaj, and ends tomorrow, a skończy się jutro. Is one of my favorite gospel passages. I jest jednym z moich ulubionych fragmentów z Ewangelii. Luke's Gospel, chapter 11. To jest rozdział 11 z Ewangelii Świętego Łukasza. Verses 1-28. Wersety od 1 do 28. It is this passage that has motivated my life as a priest. To właśnie ten fragment tak naprawdę stanowił energię i motywację do mojej posługi kapłańskiej. Because it is a beautiful summary of the whole mission of Jesus. Ponieważ według mnie stanowi piękne podsumowanie całej misji Jezusa. How does this gospel passage begin? Jak ten fragment się zaczyna? It begins by telling us, zaczyna się mówiąc nam, that one day the apostles came to Jesus, że pewnego dnia apostołowie przyszli do Jezusa and asked him to teach them something. I zapytali, poprosili go, żeby czegoś ich nauczył. What did he ask Jesus to teach them? O co poprosili? Since Jesus was a great teacher and preacher, Jezus był wielkim nauczycielem, and people would say nobody has taught us the things he is teaching us, a uczniowie wiedzieli, że nauczał ich rzeczy, o których nikt wcześniej im nie mówił. What he says is something new. To, co mówił, było czymś nowym. You would have expected the apostles to ask Jesus to teach them how to preach. Oczekiwalibyśmy, że apostołowie zapytają Jezusa i poproszą go, aby nauczył ich, jak się modlić, jak nauczać. But that is not what they asked Jesus to teach them. Ale nie o to poprosili Jezusa. Since Jesus was a great healer and a mighty deliverer, skoro Jezus uwalniał ludzi i był wielkim uzdrowicielem, and they saw Jesus healing people and delivering them every day, i uczniowie widzieli, jak codziennie uzdrawiał ludzi, uwalniał ich, you would have expected them to ask Jesus to teach them how to heal, how to deliver people. Można byłoby również pomyśleć, że poproszą Jezusa o to, aby nauczył ich, jak uzdrawiać albo jak uwalniać od złych duchów. But that is not what they asked Jesus to teach them. Ale o to również nie poprosili. What did they ask Jesus to teach them? O co poprosili? Lord, teach us how to pray. Panie, naucz nas, powiedz nam, jak mamy się modlić. That is what they asked. O to właśnie poprosili. Because they noticed that Jesus spent a lot of time of his in prayer. Bo zauważyli, że Jezus bardzo dużo się modlił. During the night they were sleeping, but Jesus was praying the whole night. W czasie nocy, kiedy oni spali, Jezus całą noc się modlił. And therefore that is what they asked Jesus. I dlatego właśnie o to poprosili Jezusa. And in this convention, that should be the prayer of each one of us. I tutaj to powinna być modlitwa każdego z nas. But that is the most important thing Jesus can teach us. Bo to jest najważniejsza rzecz, jaką Jezus może nas nauczyć. Lord, teach us how to pray. Panie, naucz nas, jak mamy się modlić. Because nobody knows God the Father as well as Jesus knew God. Ponieważ nikt nie zna Boga Ojca tak dobrze, jak Jezus go znał. And nobody knows the needs of men, of people as much as Jesus knew. A nikt też nie znał tak bardzo potrzeb ludzi, jak Jezus je znał.
And therefore the apostles asked Jesus, teach us how to pray. I dlatego właśnie apostołowie poprosili Jezusa, aby nauczył ich modlić się. As if to say, aby można by powiedzieć, Lord, why is it when we pray nothing happens? Dlaczego, kiedy się modlimy, czasem nic się nie staje, nic się nie dzieje? How many people tell me, Father, we pray, and our prayers are never answered. Wiele osób mówiło mi, że modliłem się i modliłem i modliłem, ale moje modlitwy jakby nie zostały wysłuchane. And then they told Jesus, but why is it when you pray, things always happen? A apostołowie mogli powiedzieć Jezusowi, jak to się dzieje, że jak ty się modlisz, te modlitwy są wysłuchane. James gives us the answer. The apostle James. Jakub daje nam odpowiedź na to. He says the reason why prayers are not answered are first of all. Jedną podstawową przyczyną, dlaczego modlitwy nie są wysłuchane. Because people don't pray. To ta, że po prostu ludzie się nie modlą. But then he says the second reason why prayers are not answered. Ale drugą przyczyną niewysłuchania modlitw. Is because they do pray. Jest to, że mimo, że się modlą, but they are praying wrongly. Ale w zły sposób, nieodpowiedni sposób. I dlatego Jezus powiedział apostołom, nauczę was, jak się modlić. And he taught us the Our Father. I nauczył apostołów i nas modlitwy Ojcze Nasz. A short prayer. Bardzo krótka modlitwa. Is the prayer of Jesus. To jest modlitwa Jezusa. Is the prayer of the church. To jest modlitwa całego Kościoła. Is a prayer of his disciples. To jest modlitwa uczniów. Is your prayer to, jest, and my prayer. To jest wasza modlitwa i to jest moja modlitwa. And that's why even in the most difficult cases of deliverance, i dlatego nawet w najbardziej trudnych i skomplikowanych przypadkach związanych z uwolnieniem, the prayer that I make is a prayer of Jesus, the Our Father. Modlę się właśnie modlitwą, której nauczy mnie Jezus. How does that prayer begin and how does it end? Jak ta modlitwa się zaczyna i jak ona się kończy. It begins by Jesus telling the apostles, rozpoczyna się, kiedy Jezus mówi apostołom, that when you pray, always ask God as if he was your father. Że zawsze, jeżeli się modlicie, mówcie do Boga i proście Go tak, jakby był waszym Ojcem. True, God is God, the Almighty God. To prawda, Bóg jest wszechmogący, jest wielkim Bogiem. But Jesus says, but when you pray, ale Jezus powiedział, że jeżeli wy się modlicie, call that Almighty God Father, tego, Daddy, Abba. Tego wszechmogącego Boga nazywajcie ojcem, tatą, tatusiem. How do you say in Polish? Tatuś. 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 That's what Jesus said. To właśnie powiedział Jezus. Call God in English Daddy. Nazwijcie Boga, nazywajcie Boga ojcem, tatusiem. In Italian Papa. Papa, po włosku. And so on, in other languages. I tak dalej w innych językach. This is something incredible. To jest coś niewiarygodnego. For certain religions, it is blasphemy to call God Father. W pewnych religiach to jest grzech, żeby nazwać Boga Ojcem. But in Christianity, it is different. Ale w chrześcijaństwie jest inaczej. Therefore, in the Mass, we say, even though we are sinners, we have the courage to call God Daddy. I dlatego właśnie podczas mszy, mimo że wiemy, że jesteśmy grzesznikami, mamy odwagę zwracać się do Boga, tatusiu. Isn't that beautiful? Czy to nie jest piękne? Therefore Christianity is not like any other religion. I dlatego właśnie chrześcijaństwo jest inne od wszystkich innych religii. Religion of love. To jest religia miłości. And how does that prayer end? I jak ta modlitwa się kończy? But then Jesus saying, but Jesus saying, kiedy Jezus mówi, you have only one enemy. Macie tylko jednego wroga. And who's that enemy? I kto nim jest? Not Hitler. Nie Hitler. Not Stalin. Nie Stalin. They are dead and gone. Oni już umarli, już ich nie ma. They are buried. Już są pochowani. They are not become dust. Już stali się prochem. But he says your enemy is only one, Satan. Jedynym waszym wrogiem jest szatan. Satan is a Hebrew word which means enemy. Szatan to jest z hebrajskiego, znaczy wróg. And devil is a Greek word which means the enemy. A diabeł to z greckiego też znaczy wróg. And that prayer ends by Jesus telling us, i ta modlitwa Ojcze Nasz kończy się, kiedy Jezus mówi nam, when you pray, tell God your Father, kiedy się modlicie, mówcie Ojcu swojemu Bogu, that we will not be overcome by the temptations that come into our life.
żeby te pokusy, które przychodzą do naszego życia, nas nie przemogły, nie zawładnęły nami. And that the Lord will always set us free from the evil one. I żeby Bóg, żeby nasz Tata zbawił nas od złego. Then in the second place Jesus continues. I w drugiej modlitwie Jezus kontynuuje. By saying, mówiąc, therefore, if God is your father, jeśli Bóg jest twoim ojcem, you must always ask and you will always receive. Musisz prosić i zawsze otrzymasz. And therefore Jesus says, ask and you'll receive. Proś, a otrzymasz. How many times? Jak wiele razy? Once. Raz. Just ask once. Tylko raz. And you'll receive. I otrzymasz. I know Saint Paul says, pray without ceasing. Wiem, że Święty Paweł mówił, módlcie się nieustannie. But what does Saint Paul mean? Ale co przez to rozumiał Święty Paweł? You ask once. Prosisz raz, but you keep on thanking God forever. Ale dziękujesz Bogu na zawsze, przez cały czas. And Jesus says, therefore, seek and you will find. Dlatego też Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie. Knock and the door will be open to you. Pukajcie, a zostanie wam otworzone. What an incredible promise. Co za niewiarygodna obietnica. Has anyone made a promise like this to you? Czy ktokolwiek kiedykolwiek komuś z was obiecał coś takiego? But Jesus made it. Ale Jezus to zrobił. And then Jesus gives us two examples. I Jezus daje nam dwa przykłady. Jesus loved to teach by telling stories. Jezus lubił nauczać, opowiadając historie. Jesus loved by giving us comparisons and examples. Lubił uczyć, mówiąc historie, stosując jakieś porównania. And then Jesus gives us two examples. I dlatego daje nam dwa przykłady. He says, suppose you have a visitor who comes to you at night. Przypuśćmy, że masz gościa, który w nocy przychodzi do ciebie. And you don't have bread to give him. I nie masz chleba, żeby go obdarować. But you have a friend. Ale masz przyjaciela. Your best friend. Najlepszego. Who you are sure will always help you when you are in need. I jesteś pewny, że ten przyjaciel zawsze ci pomoże. And you go to him and knock at his door. Więc idziesz do niego i pukasz do jego drzwi. He is fast asleep. Jest głęboko śpi. He doesn't hear your knocking. Nawet nie bardzo cię słyszy. You go on knocking and knocking. Więc pukasz i pukasz nieustannie. Then he gets up. Więc się budzi. And when he finds out what you want, i kiedy dowiaduje się, czego potrzebujesz, he is angry. Jest zły. He says, don't disturb my sleep. Mówi, żebyś mu nie przeszkadzał, come kiedy śpi. And see me in the morning. Przyjdź rano. But you need the bread. Ale przecież ty potrzebujesz chleba. Your visitor is at your place. Masz gości. And you keep on knocking and knocking. I więc pukasz i pukasz. Till finally your best friend gets up and gives you what you need. Aż w końcu twój najlepszy przyjaciel wstaje z łóżka i daje ci tego, czego potrzebujesz. Why? Dlaczego? Is it because he's your best friend? Dlatego, że jest twoim najlepszym przyjacielem? No. Nie. Perhaps from that day he's become your worst enemy. Być może od tego dnia stanie się twoim najgorszym wrogiem. Often our so-called best friends become our worst enemies. Ja często to widziałem, kiedy tak zwani najlepsi przyjaciele stali się najgorszymi wrogami. And therefore Jesus gives us another example. Dlatego Jezus daje nam jeszcze inny przykład. The example from fathers. Przykład ojców. Jesus says, if you go to your father and ask for something, jeśli pójdziesz do ojca i o coś go poprosisz, however wicked they are, jak bardzo byłoby to dziwne, they are your daddies, they will give you what you want. To są twoi ojcowie i nieważne jacy by byli, dadzą ci to, czego pragniesz. That's what Jesus says. To właśnie mówi Jezus. And I've seen everywhere that even the worst fathers love their children. I ja widziałem w wielu miejscach na świecie, że nawet najgorsi ojcowie naprawdę kochali swoje dzieci. And will give them the best things. I dawali im najlepsze rzeczy. Because they are their fathers. Ponieważ byli ich ojcami. And then how does this passage end? I jak kończy się ten fragment? In verse 13. W 13 wersie. One of the most beautiful verses of the whole Bible. Jest to jeden z najpiękniejszych wersów całej Biblii. This is how it ends. Tak się kończy. If you fathers, wicked as you are, jeśli wasi niedobrzy ojcowie dają wam want to give the best thing to your children, chcą dać to, co mają najlepszego swoim dzieciom, how much more? Jak o ileż bardziej ojciec, I repeat, how much more, o ileż bardziej, will your heavenly father, ojciec, who is a good father, który jest dobrym ojcem, who loves you, który was kocha,
który stworzył was tylko z miłości i tylko dla waszego szczęścia. Jak ten właśnie Ojciec z nieba da wam, co wam da? Dobrą pracę? Dobrego męża? Jakiś interes? Milion dolarów? Nie. How much will your heavenly Father give you the best thing he wants to give to you? Wasz Ojciec obdaruje was najlepszą rzeczą, jaką może wam dać. And what is that best thing? I jaka jest ta najlepsza rzecz? Those have not read the Bible will never know the answer. Ci, którzy nie czytali Pisma Świętego, nigdy nie będą znali odpowiedzi. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to anyone who asks? O ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. What condition? Jeden warunek. No condition. Bez warunków. You just have to ask. Tylko trzeba poprosić. That is the only prayer that is always answered. To jest jedyna modlitwa, która jest zawsze, na którą jest zawsze odpowiedź. How much more? O ileż bardziej. Will your heavenly Father Ojciec z nieba give the Holy Spirit da Ducha Świętego tym, to whom? Którzy? To anyone. Dla każdego. What condition? Jeden warunek. No condition. Bezwarunkowo. You just have to ask. Tylko trzeba poprosić. That is Christianity. To jest właśnie chrześcijaństwo. And then the writer Saint Luke wants to speak to us more powerfully. I potem Święty Łukasz chce do nas przemówić jeszcze silniej. And he gives a story soon after that. I jeszcze jedną historię opowiada. Of a deliverance. Uwolnienie. A man that was a deaf mute. To był człowiek, który był niemy lub głuchoniemy. Apparently seemed to be possessed. Najwidoczniej był opętany. And then Jesus healed him. I Jezus go uzdrowił. And then what did the enemies of Jesus say? I co wrogowie Jezusa mówią? Oh, yes, healed this man and delivered him. Ponieważ on go uzdrowił, uwolnił. Not because he's filled with the Holy Spirit. Nie dlatego, że jest wypełniony Duchem Świętym. But because he's possessed by the evil spirit. Ale bo też jest opętany przez złego ducha. Just imagine that. Wyobraźcie to sobie. People, the enemies of Jesus, telling Jesus he was doing good because he has an evil spirit. Wyobraźcie to sobie, wrogowie Jezusa mówią mu, że zrobił coś dobrego, ponieważ jest opętany. And that is the sin against the Holy Spirit. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. That's the only sin that will never be forgiven. I to jest jedyny grzech, który nigdy nie będzie wybaczony. When you ascribe to the good God something which is evil. Kiedy przypisujesz dobremu Bogu coś, co jest złe. I can understand this passage. Mogę zrozumieć ten fragment, because I've seen the same thing happening today. Bo widziałem takie rzeczy, które dzieją się w dzisiejszym świecie. That those who do evil are often praised by evil people. Że ci, którzy robią źle, są często wychwalani przez złych ludzi. But those who do good are often calumniated by evil people. Ale również ci, którzy robią dobrze, są jakby potępiani przez złych ludzi. I was giving a program in India. Uczestniczyłem w pewnym programie w Indiach posługiwałem tam modlitwą o uzdrowienie on Good Friday. W Wielki Piątek. That's the best day to pray for people. To jest najlepszy dzień, żeby modlić się za ludzi. When we remember the crucifixion of Jesus. Kiedy przypominamy sobie ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. It was what we call Good Friday. To jest właśnie Wielki Piątek. And the man came who was a deaf mute. I przyszedł właśnie człowiek, który był niemy, głuchoniemy. He was deaf from birth. Był głuchy od urodzenia. And therefore we prayed over him. I modliliśmy się nad nim. And I remembered the same story. I przypomniała mi się ta sama historia. Pamiętam, Boże, to, co zrobiłeś dla tego człowieka w rozdziale 11 Ewangelii. Do it to the same man. Zrób to samo temu człowiekowi. By the power of your cross and by the power of your resurrection. Mocą Twojego krzyża i mocą Twojego odkupienia. Because today is Good Friday. Ponieważ dzisiaj jest Wielki Piątek. Good. Wielki. Good. Because Jesus is good. Wielki i dobry, bo Jezus what jest dobry. Happens on that day is always something good. I to, co się dzieje w tym dniu, jest zawsze dobre. So I prayed over him very briefly. Więc bardzo szybko się, króciutko się nad nim pomodliłem. And I was so sure that what happened to this deaf mute in the gospel would happen to this person. Ale byłem pewny, że to, co stało się w Ewangelii Świętego Łukasza, stanie się również temu człowiekowi. Że zaraz poprosiłem jego żonę, żeby się zobaczyła, czy już przemówi.
mówi. Whether he can hear. Czy już może słyszeć. And she went close to his ear. I ona bliziutko do jego ucha się przybliżyła. Close to his ear. Bliziutko. And she shouted. I krzyknęła. Can you hear? Czy słyszysz? And he said. Odpowiedział. Don't shout. Nie krzycz. I can hear perfectly. Doskonale cię słyszę. Give the Lord a big love for that. Myślę, że Pan Bóg się bardzo... nagrośmy Pana za ten cud. The reason why I believe every word of the Bible. Powód, dla którego wierzę w każde słowo z Biblii. It's not because it's written down. Nie dlatego, że jest, nie wierzę w to, dlatego, że jest zapisane. But I've seen everything happening even today. Ale widziałem rzeczy opisane w Biblii, które zdarzają się dzisiaj. And then the passage continues. I dalej ten fragment się jest. When the enemies of Jesus were accusing Jesus of being possessed by an evil spirit. Kiedy wrogowie Jezusa oskarżają go o to, że został opętany przez złe duchy. Then Jesus began to say. Jezus zaczyna mówić. How can Satan fight against himself? Jak szatan mógłby walczyć przeciwko samemu sobie? His kingdom will be divided. Jego królestwo byłoby podzielone w takim wypadku. And then Jesus gives us a very simple example. Jezus daje nam bardzo prosty przykład. He says, if a strong man comes, mówi, że jeżeli jakiś siłacz przychodzi, to rob a house, aby obkraść jakiś dom, he will bind that man in the house, on zwiąże tego człowieka, który jest w tym domu, and take all his possessions. I wszystkie jego, zabierze mu wszystkie rzeczy. Jesus was obviously referring to the evil spirit. Jezus jakby wyraźnie odwoływał się do złego ducha. He is a strong man. Że zły duch jest silny. Więc jak przyjdzie do jakiejś osoby, to ją zwiąże. I zabierze każdą obronę, jaką ma ta osoba. And then Jesus continues and says, ale kontynuuje i mówi, but when a stronger man comes, ale jeśli jeszcze silniejszy przyjdzie, he will bind up the strong man. Zwiąże tego silnego. And take all his weapons. I wszystko mu zabierze. And that strong man will be powerless. I ten silny będzie już bezsilny. Now you know who's the strong man. Teraz już wiecie, kto jest silny. It is Satan. To szatan. And who's the stronger man? A kto jest jeszcze silniejszy? Jesus, the Holy Spirit. Jezus, Duch Święty. As you often read this passage, jak często czytacie ten fragment, but I should say to myself, mówiłem sobie, kiedy go czytałem, it is only a metaphor. To jest tylko metafora. It is only a way of speaking. To jest tylko taki sposób przedstawiania. Till I came across a case like this somewhere in India. Do momentu, kiedy w Indiach spotkałem się z przypadkiem dokładnie takim samym. I was giving a program in a certain town. Dawałem rekolekcje w pewnym mieście. And the leaders of the charismatic renewal. I liderzy odnowy charyzmatycznej w tym mieście. Told me about a difficult case they had. Opowiedzieli mi o bardzo ciężkim przypadku. They told me there's a man who's supposed to be even at the charismatic renewal. Mówili mi, że jest mężczyzna, który nawet jest w odnowie właśnie charyzmatycznej. But he seemed to get possessed. Ale wydaje się być opętany. Whenever people pray, kiedy ludzie się modlą, or the word of God is being proclaimed, lub kiedy głoszone jest słowo Boga, he becomes very ferocious. Staje się bardzo taki agresywny. And he becomes like one. Filled with the evil spirit. I wydaje się być przepełniony właśnie złym duchem. And everybody gets frightened even then to continue praying for him. I wszyscy się tak boją, że nawet boją się kontynuować modlić za niego. And up to now, nobody could set him free. I do tej pory nikt nie był w stanie go uwolnić. So they asked me whether I could pray for this man. Więc poprosili mnie, czy mógłbym się za niego pomodlić. So with a little fear, I said yes. Troszeczkę się bałem, ale powiedziałem tak. So I was sitting down there. Więc siedziałem tam. And he came, i on przyszedł, and he sat down, i również usiadł, and then I prayed for protection, i modliłem się o obronę. After what I heard about him, po tym, co usłyszałem o nim, then I began to pray for him, zacząłem się modlić za niego, the Our Father, Ojcze nasz. And the moment I began to pray for him, i w tym momencie, w tym zacząłem się modlić, he got up, wstał, and he stood up, wstał, and he was like a gorilla. I przypominał goryla. He looked down at me. Patrzył na mnie. I was sitting on the chair. Siedziałem niziutko na krześle.
not trembling, nie dygocząc, but a bit cautious, ale tak z uwagą. And he looked down at me, i patrzył z góry na mnie. And he said with great fierceness, i powiedział z wielkim gniewem. And with devilish eyes, i z takimi diabelskimi oczami. He said, I am strong. Jestem silny. And then I realized, i wtedy zrozumiałem, that he was quoting from the Bible, że cytował Biblię. From this verse, właśnie z tego wersetu. But Jesus refers to Satan as a strong man. Bo to Jezus nazwał szatana silnym. The devil knows the Bible well. Diabeł bardzo dobrze zna Biblię. Better than any one of you. Lepiej niż ktokolwiek z was. That's what the Bible says. To właśnie mówi Biblia. That the devil knows the Bible, but he has fear, he trembles. Biblia mówi, że diabeł zna ją, zna Pismo Święte, ale się boi, lęka. Therefore, Satan can also quote the Bible perfectly. Dlatego też diabeł może doskonale cytować Biblię. So when he said that, I'm a strong man, więc kiedy powiedział, ja jestem silny, I knew he was referring to this passage. Wiedziałem, że odwołuje się właśnie do tego wersu. But since I also know the Bible, ale ponieważ ja też trochę znam Biblię, as well as the devil knows, tak samo jak znają diabeł, I knew what the next verse was saying. Ja wiedziałem, co jest w następnym wersie. And I said, Lord, i powiedziałem, Panie, he is a strong man. On jest silny. But because your Holy Spirit is within me, ale ponieważ Twój Święty Duch jest we mnie, I am stronger. Jestem silniejszy. I said this in my mind. Powiedziałem to w myślach. But somehow the devil seemed to sense it. Ale wydaje się, że diabeł to poczuł. And suddenly I found a tremendous fear in him. I nagle poczułem, że to on się niesamowicie boi. And he looked upon me. I patrzył na mnie. And he said, i powiedział, but you are stronger. Ale ty jesteś silniejszy. Not I, nie ja, but the Holy Spirit within me. Ale Duch Święty we mnie. I did not make a prayer. Nie modliłem się. I only knew that within me was the Spirit of the Lord Jesus. Wiedziałem tylko, że we mnie jest Duch Jezusa Chrystusa. And I knew which promise to claim. I wiedziałem, do czego się odwołać, do której obietnicy. May be the strong man. Wiedziałem, że diabeł może być silny. But we are stronger. Ale my jesteśmy silniejsi. Because we have the Holy Spirit within us. Bo mamy wewnątrz Ducha And Świętego. Then he collapsed. I upadł. He sat in the chair. Usiadł na krześle. Like a frightened child. Jak przestraszone dziecko. And he said, i powiedział, Father, why does this happen to me? Ojcze, dlaczego mi się to dzieje? Because I prayed for him. Modliłem się za niego. Asked the Lord to fill him with the Spirit. Poprosiłem Pana, aby wypełnił go Duchem Świętym. And he was a completely new person. I stał się całkowicie nową osobą. Give the Lord a big clap for this also. Podziękujmy Panu za to. Since the theme of this convention is stand up to fight. Widzicie, tematem tego forum jest stań do walki. Therefore we must remember. Dlatego musimy pamiętać, that the enemy is always strong. Że wróg jest zawsze silny. But praise God. Ale chwalmy Pana. You and I are stronger. My, ja i wy jesteśmy silniejsi. In spite of our sinfulness. Niezależnie od tego, jak jesteśmy grzeszni. Because we believe Jesus has filled us with His Holy Spirit. Ponieważ wierzymy, że Jezus wypełnił nas Duchem Świętym. And I'll never forget this case. I nigdy nie zapomnę tego przypadku. The Lord was showing to me in a dramatic way. I ponieważ Bóg pokazał mi w pewien dramatyczny sposób, that however sinful we are, że jak bardzo, niezależnie w jakiej sytuacji się znajdujemy, jak niezależnie od tego, jak jesteśmy słabi, jeżeli wierzymy w Słowo Boże, które mówi, że jesteśmy silniejsi, zawsze zwyciężymy. I wtedy Jezus kończy jeszcze w Ewangelii. Ale uważajcie, when you are freed, jeżeli jesteście już uwolnieni, the evil spirit will leave you. Diabelskie moce opuszczą was. Like left this man. Jak opuściły tego człowieka z Ewangelii. But what will he do? Ale co one zrobią? He will not be idle. Oni sobie sami nie będą cały czas. Satan never sleeps. On nigdy, szatan nigdy nie śpi. He's working day and night. On cały dzień i noc pracuje. He'll go everywhere. On będzie się błąkał. Searching for another person to possess. Będzie się błąkał, szukał innej osoby, aby ją opętać. And if he cannot find anyone suitable, ale jeżeli nikogo odpowiedniego nie znajdzie, he said, let me come back to the person I was in for a long time. Pomyśli sobie, wróćmy do tej osoby, w której tak długo byłem. Let me go back home.
Wtedy tak jakby wrócę do domu. How many times the evil spirit has told me? Jak wiele razy zły duch mówił mi. Why do you want me to leave this person? Dlaczego chcesz, żebym opuścił tą osobę? This is my home. To jest mój dom. I've been in him for so many months, for so many years. Tak długo w nim przebywam, od miesięcy, lat. And Jesus confirms this. Jezus to potwierdza. The evil spirit will want to go back home. Szatan będzie chciał wrócić do domu. To the place where he was in before. Do miejsca, w którym był wcześniej. And he'll find this person's place is clean. I zobaczy, że miejsce w tej osobie jest czyste, wysprzątane. He has made a good confession. Dobrze się wyspowiadał. Perhaps has made a good retreat. Może pojechał na rekolekcję. But his house is empty. Ale jego dom, jego serce jest puste. This person has not yet asked Jesus to come and be the Lord of his life. Ta osoba nie poprosiła jeszcze Jezusa, aby przyszedł do Niego i był Panem Jego życia. Nie poprosiła jeszcze Jezusa, żeby wypełniła Go Duchem Świętym. A szatan powie, skoro tu jest pusto, to ja wracam. Ale na razie jest... Ale teraz jest mądrzejszy, nie wrócę sam. Wezmę ze sobą jeszcze 7 jeszcze bardziej złośliwszych duchów. A Jezus mówi, obecny stan tego człowieka będzie dużo gorszy niż wcześniejszy. Dlatego to nie wystarczy, żeby być skruchy. Nie wystarczy być uzdrowionym. Nie wystarczy być uwolnionym. I must now make Jesus the Lord of my life. Muszę poprosić Pana, aby był Jezus, aby był Panem mojego życia. Ask him to fill me with his Holy Spirit. I poprosić Go, aby wypełnił mnie Duchem Świętym. I realized this in my first case of deliverance in 1976. I zrozumiałem to w czasie mojego pierwszego przypadku uwolnienia w 1976 roku. That's a long time ago. Czyli bardzo dawno temu. On the 26th of July. 26 czerwca. The feast of Saint Anna and Saint Joachim. 26 lipca w święto świętej Anny, Joachima. The grandparents of Jesus. Anny i Joachima, czyli dziadków Jezusa. And the parents of Mary. I rodziców Maryi. I was giving a retreat for the sisters of Saint Anne. Dawałem rekolekcję w zakonie sióstr świętej Anny. And after the solemn high mass. I po takiej uroczystej mszy. And the big dinner, i w wielkim obiedzie, I went to my room, wróciłem do siebie do pokoju, to have a rest, aby odpocząć. Hardly I went to rest, there was a knock on my door, ale jak tylko się położyłem, zaraz ktoś zapukał do drzwi. And I was a bit annoyed, i troszeczkę mnie to zdenerwowało. I opened the door, otworzyłem drzwi, and there were three nuns there, i trzy siostry stały w drzwiach. Three sisters. Trzy siostry. And I said, if there are three sisters, it must be something important. Pomyślałem sobie, że jeżeli trzy siostry stoją u moich drzwi, to musi być coś ważnego. And then I said, but what do you want? Zapytałem, czego chcą? So, Father, we know you are resting. We didn't want to disturb you. Powiedziały, że wiemy, Ojcze, że odpoczywasz, nie chcieliśmy Ci przeszkadzać. But there's a family whom we know very well. Ale jest pewna rodzina, którą bardzo dobrze znamy. And they have big problems. I ona ma wielkie kłopoty. Their son is in a mental hospital. Ich syn jest w szpitalu dla psychicznie chorych. But after hearing your talk on the previous evening on healing, ale po wczorajszym kazaniu o uzdrowieniu, they feel the son is not mentally sick but possessed. Ta rodzina pomyślała, zrozumiała, że ich syn nie jest chory psychicznie, ale jest opętany. So when I heard his word, I laughed to myself. Więc kiedy usłyszałem to słowo opętanie, zaśmiałem się wewnątrz. Just imagine today in the 20th century people are talking about possessions. Ciężko mi było sobie wyobrazić, że w XX wieku ludzie mówią o opętaniu. And people talking about evil spirits. O złych duchach. Which I don't believe exist. W które przecież nie wierzą. So I just said, well, you go on praying by yourself. Więc powiedziałem im, wróćcie i módlcie się za niego. But I cannot come to pray over your son in the mental hospital. Ale ja nie mogę przyjść do szpitala i modlić się nad waszym synem. And they told me, but Father, we are having so many problems at home. Ale oni powiedzieli, te siostry powiedziały, Ojcze, ale mamy tyle problemów w domu. We always get sick in our bodies. Jesteśmy chore. We are very much disturbed in our mind. I rozproszone. Strange things happen in the house. Dziwne rzeczy dzieją się w domu. Because our forefathers were the high priests of a very famous Indian deity.
ponieważ ojciec tego dziecka chorego był wysokim kapłanem jakiejś sekty w Indiach. Therefore, there were lots of occult and satanic practices in the family background. W związku z tym, jakby w rodzinie było takie wspomnienie zaangażowania w okultystyczne praktyki. So I told them, well, pray. Więc powiedziałem, no dobrze, módlcie się. The Father will come every day for us. Ale ojcze, codziennie chodzimy na mszę. We have the daily family rosary. Odmawiamy różaniec razem. And still these problems never stop. A ten problem jakby nie znika. So I said, well, pray more. Więc módlcie się więcej, powiedziałem im. And then I told them, and I will pray for you. I powiedziałem im, że też się za nich pomodlę. Sometimes when priests tell people, I will pray for you. Czasem ksiądz mówi do człowieka, że się za niego pomodli. Perhaps they may forget to pray for the person. Bardzo często zapomina o tym. Often it happens as a habit. To się nawet takim zwyczajem stało. So I said, I pray for you. Pomodlę się za ciebie. And then the Lord, and then they told me, well, Father, can't you pray for us at least now? Ale wtedy one zapytały, czy nie może się ojciec za nas pomodlić chociaż teraz. Powiedziałem, że wrócę do siebie i w ciszy się pomodlę. W głowie tak naprawdę myślałem, że po prostu wrócę, położę się, będę miał siestę, pomodlę się wieczorem. And then the Lord Jesus seemed to speak to me. Ale wtedy Pan Chrystus przemówił do mnie. That's my problem. To twój problem. The Lord never gives me rest. To mój problem. Właśnie Jezus nigdy nie daje mi odpocząć. And the Lord seemed to be telling me, i Jezus mówił mi, Rufusie, these people have come to you because you're a priest. Ci ludzie przyszli do ciebie, ponieważ jesteś księdzem. And they're asking you to pray for them now. I proszą cię, abyś teraz się za nich pomodlił. You pray for them now. Pomódl się za nich teraz. Now what could I do? Więc co mogłem zrobić? It seemed to be so clearly the Lord telling me this. To wydawało się takie jasne, że Jezus mnie o to prosi. So I was angry with the Lord. Więc troszeczkę byłem na niego zły. So what did I do? Więc co zrobiłem? I closed my eyes. Zamknąłem oczy. And made a one sentence prayer. I taką jednozdaniową modlitwę powiedziałem. I said, Lord, set them free from the power of Satan. Panie, uzdrów i uwolnij ich od władzy szatana. If he exists. Jeśli istnieje. I said this prayer but angry. Powiedziałem tę modlitwę ze złością. That's the best way to pray. To jest najlepszy sposób, żeby się modlić. Because when your prayer is answered, you know it is not you. Ponieważ jak twoje modlitwy są wysłuchane, to wiesz, że to nie ty. I made this prayer without any faith. Wypowiedziałem ją bez wiary. That's the best way to pray. To jest najlepszy sposób, żeby się modlić. Because when your prayers are answered, it's not you. Ponieważ kiedy twoje modlitwy są wysłuchane, to nie jest twoja zasługa. I made this prayer, więc pomodliłem się. Then I heard a noise, i zaraz usłyszałem głos. Like a thud. Jakby takie uderzenie. And when I opened my eyes, i kiedy otworzyłem oczy, there was this woman, stała kobieta, who always had the rosary when she was talking to me, która w czasie rozmowy ze mną odmawiała różaniec. She was on the floor. Leżała na podłodze. And as I looked at her, i kiedy na nią popatrzyłem, for the first time in my life, pierwszy raz w życiu ujrzałem szatana. Her eyes were blazing with hatred. Jej oczy jakby były przepełnione nienawiścią. I never seen eyes so devilish as those eyes. Nigdy tak diabelskich oczu nie widziałem. Her hands were raised up like claws, wanting to jump at me and to choke my throat. Jej ręce były podniesione do góry, jakby pazury jakiegoś zwierzęcia, które chce się na mnie rzucić i mnie udusić. And she began to tell me in perfect English, which she did not know. I zaczęła do mnie mówić perfekcyjną angielszczyzną, której nie znała. Why have you come here to this town? Po co przyszedłeś tutaj do tego miasta? This town. Mnie. Go back to Bombay. Wróć do Bombaju. And go back to Bombay. Wróć do Bombaju. Now what to do? Więc co zrobić? I did not know what to do. Nie wiedziałem, co zrobić. Because in the college in Rome, they didn't teach me how to deal with these cases. Ponieważ w Rzymie w kolegium nie nauczyli mnie, co robić w takich przypadkach. So she was trying to jump at me. Więc ona chciała się na mnie rzucić. So what did I do? Więc co zrobiłem? I went behind those three nuns. Schowałem się za te trzy siostry zakonne. For protection. Żeby mnie ochroniły. When Jesus was born, there were three kings that came from the east. Kiedy Jezus się narodził, trzech mędrców ze wschodu przyszło. They announced the good news. Żeby obwieścić dobrą nowinę. The Lord
also now sent 3 nuns for my protection. Więc teraz Pan wysłał 3 zakonnice dla mojej obrony. And I was looking over the shoulders to see what was happening. Więc patrzyłem przez ich ramiona, co tam się dzieje. I did not know what to do. Nie wiedziałem, co robić. Then I remember there was a novitiate in that convent. Wiedziałem, że w tym zakonie jest nowicjat. So I told his nuns, call the novices. I więc poprosiłem te siostry, aby nowicjuszki zaprosiły. So the novices came with bottles of holy water. Więc one przyszły z butelkami wody święconej. Because the novices pray a lot. Ponieważ nowicjuszki dużo się modlą. And when they become nuns, they don't pray so much. A jak kiedy już są siostrami zakonnymi, aż tak bardzo się nie modlą. But not the nuns of Saint Charles Borromeo. Ale nie będące tutaj siostry świętego Borromeusza. Who are here sitting down? Które tam sobie siedzą. Because they made a retreat with me many years ago. Ponieważ wiele lat temu odprawiały razem ze mną rekolekcje. So the nuns, these novices were pouring bottles of holy water on that poor woman. Więc te nowicjuszki wylewały te butelki wody święconej na tą kobietę leżącą na ziemi. And then something happened to me that happened to Jesus in the River Jordan. I stało się w pewnym momencie ze mną coś takiego, co stało się w rzece Jordan z Jezusem. What happened to the apostles in the upper room on Pentecost Sunday? To, co stało się w dzień Pięćdziesiątnicy z uczniami Jezusa. I felt a strange peace flowing through my whole person. Poczułem taki wielki pokój wlewający się do mojego wnętrza. And a strange power filling me. I pewną dziwną taką moc, która mnie wypełniała. And then the Lord brought me to my mind Romans 8:26. I wtedy Bóg przypomniał mi fragment z Biblii, z listu do Rzymian, werset 26. Says when we cannot pray, który mówi, że jeśli nie możemy się modlić, when we do not know what to pray for, kiedy nie wiemy, jak się modlić, za co się modlić, not know how to pray, w jaki sposób się modlić, the Holy Spirit will help you to pray. Duch Święty pomoże i będzie się modlił za nas. In a way that cannot be understood by human minds. W taki sposób, który człowiek nie zrozumie. And then I began to pray in what we call today in tongues. I zacząłem się modlić wtedy w taki sposób, jaki dzisiaj nazywamy modlitwą w językach. I did not believe in tongues before. Wcześniej w to nie wierzyłem. Even though I had come into the charismatic renewal. Mimo że przyszedłem na spotkanie odnowy charyzmatycznej. I used to make fun of people that prayed in tongues. Nawet się troszeczkę nabijałem z ludzi modlących się But językami. When you are in despair, ale kiedy jesteś przerażony, you'll use anything. Wszystkiego się chwytasz i wszystkiego użyjesz. So I was posed, and I began to pray in tongues for the first time in my life. Więc pierwszy raz w życiu zacząłem modlić się w językach. And I saw something dramatic happening. I zobaczyłem, że coś dramatycznego się dzieje. Within a few seconds, po kilku sekundach, before my eyes, przed moimi oczami, I saw a complete transformation. Zobaczyłem całkowitą przemianę. The face of this woman looked like that of an angel. Twarz tej kobiety przypominała twarz anioła. A beautiful, smiling face. Piękna, uśmiechająca się twarz. And hands were raised in praise of God. Ręce były uniesione i chwaliły Boga. That was my first case of deliverance. To był mój pierwszy przypadek uwolnienia. 26 lipca 1976. I od tego czasu the devil has been after me. Złe duchy mnie ścigają. But I've been also after him. Ale ja również sobie z nimi walczę. The reason why I like to end this by giving this incident. I dlaczego chciałem skończyć tą homilię opisując ten przypadek? By telling us how true the prayer of Jesus is. Aby udowodnić, jak prawdziwa jest ta modlitwa, której uczy nas Jezus. Our Father in heaven. Ojcze nasz, który jest w niebie. The powerful but loving daddy. Bardzo mocny, ale kochający tatusiu. And we tell the Lord, deliver me from every evil. Proszę, uwolnij mnie od wszelkiego zła. Those three nuns were there protecting me. Te trzy siostry były tam i chroniły mnie. But that's a sign that we have within us three divine persons. Ale to jest znak, że mamy w sobie trzy boskie osoby. That's what Jesus told the apostles before he left this world. To właśnie Jezus powiedział apostołom, zanim opuścił ten świat. He says, I'm going away. Powiedział, odchodzę. But I'll be sending you somebody else. Ale przyślę kogoś innego. Who's that somebody else? Kto jest tym kimś innym? Jesus says the Holy Spirit. Jezus powiedział Duch Święty. And he will not be with you. I on będzie z wami. He will come inside you. Będzie wewnątrz was. And when he comes inside you. A kiedy będzie wewnątrz was. Jesus says I will come inside you. Jezus powiedział ja będę również wewnątrz and was. And the Father will come inside you. I Ojciec będzie wewnątrz was. The Trinity will come and make their dwelling within us.
Trójca przyjdzie i będzie w nas mieszkała. We have within us God our Father. Mamy w sobie Boga Ojca, who is a God always for us. Który jest dla nas zawsze dobry dla nas. That's a name I love to give him. To jest właśnie takie imię, które lubię mu przypisywać. The God for us. Jest Bogiem dla nas. As Saint Paul says, Jak Święty Paweł mówi, if God is for us, jeśli Bóg z nami, who can be against us? Któż przeciwko? Never forget that. Nigdy tego nie zapominajcie. If God is for us, jeśli Bóg z nami, who can be against us? Któż przeciwko? Not Hitler or Stalin. Ani Hitler, ani Stalin. And Saint Paul says, nothing can ever separate us from the love of God. I Święty Paweł mówi, nikt nigdy nie rozłączy nas od miłości Boga. Nothing. Nic. Secondly, we have in Jesus a God with us. Poza tym mamy również Jezusa, Boga w nas. That's how the Gospel of Matthew begins. Tak się zaczyna Ewangelia Świętego Mateusza. Matthew told Joseph, therefore, his name will be called Emmanuel. Jezus, anioł mówi Józefowi, że jego imię będzie Emanuel, czyli Bóg z nami. And the last words of Jesus in Matthew's Gospel, a ostatnimi słowami Jezusa w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 28, nigdy nie zapominajcie tego the wersu. Last verse of Matthew's Gospel. Święty Mateusz 20:28. Co mówi Jezus? I will be with you always. Będę z wami do końca świata. Has any religious leader told that to his disciples? Czy jaki kiedykolwiek lider religijny powiedział to swoim uczniom? No one but Jesus. Nikt oprócz Jezusa. I will be with you always. Będę z wami zawsze. Till the end of time. Do końca świata. And we have the Holy Spirit. I mamy również Ducha Świętego. The God in us. Boga w nas. As Jesus said. I Jezus powiedział. He will not be with you. On nie będzie z wami, but he will be inside you. Ale będzie wewnątrz was. The source of a new life. Będzie źródłem nowego życia. The source of a new power. Nowej mocy. The source of a new joy. Źródłem nowej radości. The source of a new love. Nowej miłości. And then the last two verses of that chapter 11, verses 1 to 28. I ostatnie dwa wersy tego rozdziału 11. Ends with an appendix. Kończą się takim dodatkiem. Verse 27 and verse 28. Wers 27 i 28. Which people forget. O którym ludzie często zapominają. But I will never forget. Ale ja nigdy tego nie zapomnę. What do we read there? Co tam przeczytamy? When a woman heard this beautiful teaching of Jesus on the power of prayer. I kiedy jakaś kobieta z tłumu usłyszała, co mówi Jezus. And on the power of the Holy Spirit. I poczuła moc Ducha Świętego. A woman in the crowd burst out in ecstasy. Ta kobieta wybuchnęła i zawołała. I powiedziała: Jezu, how lucky must your mother be to have a son like you? Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Jak szczęśliwa była twoja mama. That's what she said. To właśnie powiedziała. Verse 27. To jest wers 27. But read verse 28. Ale przeczytajmy wers 28. What did Jesus reply? Co Jezus odpowiedział? Which only a son could reply. Which only a son could say to his mother. To, co tylko syn mógł powiedzieć do swojej matki. This is what Jesus said. To powiedział. Rather, I am lucky. To raczej ja jestem szczęśliwy. To have a mother like her. Mając taką matkę. And Mary told Jesus when he was a little boy. A Maria powiedziała Jezusowi, kiedy był mały. Well, the angel told Mary that the baby will be a mighty savior and a loving deliverer. To co Duch powiedział Marii, że Jezus będzie zbawcą i zbawicielem. And that what Mary told Jesus throughout his life. I to właśnie Maria mówiła Jezusowi w czasie jego życia. And when Jesus became bigger. I kiedy Jezus dorósł. Mary's last words to Jesus was. I ostatnie słowa Marii do Jezusa były. You have come to be the savior of the whole world. Staniesz się zbawicielem całego świata. And to help them to fight against the enemy. And to help them to fight against the enemy. I pomożesz walczyć z wrogiem. And therefore Jesus, Mary told Jesus, i dlatego Maria powiedziała don't Jezusowi, forget, nie zapomnij. Stand up and fight. Stań do walki. And that's what Mary is telling you today. I to właśnie Maria mówi nam dzisiaj. What he told Jesus. To, co powiedziała Jezusowi. Stand do walki. Stań do walki. Amen.